Nagranie i produkcja Studio Plac. Żyjesz bieżącymi wydarzeniami? Śledzisz media? Myślisz, że o tym, co dzieje się wokół, wiesz wszystko? A może jest zupełnie inaczej, niż ci się wydaje? To jest podcast Wprost Przeciwnie. Zaprasza Paulina Socha-Jakubowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wprost Przeciwnie. Dzisiaj ze mną są Maria Sadowska, reżyserka. Dzień dobry. I Edyta Folwarska, dziennikarka, pisarka i scenarzystka. Dzień dobry, dużo tego. Dużo tego. A to u Marii to nie wymieniłam wszystkich możliwych sytuacji, gdzie się udzielasz, ale obie panie połączył film Pokusa. Maria go wyreżyserowała, Edyta napisała, współtworzyła scenariusz. Premiera tego filmu 26 stycznia, czyli już niedługo. Film jest pozycjonowany jako thriller erotyczny. I chciałabym was zapytać... Po co powstał ten film? Czy wy wierzycie w taką jego społeczną moc i naprawdę uważacie, że on ma szansę zamieszać na tym rynku, ale nie tylko jako właśnie thriller erotyczny, ale jako film, który jednak traktuje o poważnych sprawach? Za chwilę będziemy o nich rozmawiać. No ja myślę, że to jest w ogóle główny powód, dla którego ja w ogóle zainteresował mnie ten temat i jakby zdecydowałam się na reżyserię. No bo sam romans by mnie na pewno nie skusił, ale zafascynowało mnie, że właśnie, że w takiej literaturze już powiedzmy dla szerokiego widza porusza się też tak ważne tematy. To znaczy, że ten temat jest ważny, że on uwiera, że on potrzeba wypowiedzenia się na ten temat dotyczy no nie tylko powiedzmy feministek w dużym mieście, ale naprawdę ogółu. I Edyta opisała swoją historię, jestem bardzo taka mocna prawda, wyczułam to czytając książkę. Ja zawsze robię taki coś, że nie wejdę w film, jak nie zobaczę sceny, dla której chciałabym ten film zrobić. I czytając tą książkę, jest tam taka scena na plaży, którą właśnie wyobraziłam sobie, powiedziałam, dobra, to jest scena, dla której chcę zrobić ten film. Wystarczy jedna scena, żeby wchodzić w jakiś projekt? No, to nie jest wystarczy. To jest aż jedna scena, naprawdę. To jest bardzo trudna scena. To jest zawsze początek. Oczywiście była to najtrudniejsza scena w tym filmie, ale dokładnie wyszła tak, jak ją sobie wyobrażałam, nawet chyba lepiej. Więc od początku dla mnie to było główny powód, dla którego warto zrobić ten film, ponieważ do tej pory filmu o Me Too nie było na polskim rynku. Ten temat jest ciągle spychany, gdzieś tam, wiesz, przesuwany. Ja miałam kilka scenariuszy, producenci nie byli zainteresowani nigdy tymi tematami i tak dalej, ale myślę, że właśnie ta droga, którą i Edyta obrała u siebie i my razem w tym filmie chcemy pokazać, to znaczy, że chcemy dać widzowi dobrą rozrywkę oczywiście. Oczywiście jest to też film o miłości, jest to film o modzie, o show biznesie, o zawrocie głowy, o dzikości serca, bez dwóch zdań. Jest to film o erotyce z punktu widzenia kobiety, ale też właśnie chcemy tego widza pozostawić z czymś głębszym, z jakąś refleksją i żeby poczuł, że no nie tylko poszedł jakby na te 2 godziny do kina, jednym uchem mu wpadło, drugim wyleciało, ale żeby z jakąś głębszą refleksją z tego kina wyszedł. I ja takie kino no, uprawiam od dawna, jest to taki wręcz gdzieś tam moja droga i tutaj no, mam nadzieję, że to się uda. No cóż, no nie możemy jeszcze przewidywać, ale trzymam kciuki za nas. No, ja jestem wręcz przekonana, że ludzie po wyjściu z kin jeszcze długo będą myśleli o tym filmie i jestem bardzo wdzięczna, że Marysia zgodziła się wyreżyserować. Ja od początku chciałam, żeby to była Maria, ale musieliśmy trochę poczekać, bo no, ma zajęty kalendarz. Poza tym no, sztuka kochania, no coś pięknego. Dziewczyny z Dubaju, hit po prostu wszechczasów tego filmu, wyników oglądalności, no nikt na razie nie pobił, chyba będziemy to my. Chyba, że właśnie pobiję. No dobrze, ja wam tego życzę, bo tak naprawdę oprócz tej warstwy takiej rozrywkowej, o której Maria wspomniała, no właśnie dla mnie najciekawszy jest ten wątek Me Too, molestowania seksualnego, czy takiego... Solidarności kobiecej w walce z seksualnymi oprawcami, bo chyba tak trzeba nazywać tego rodzaju mężczyzn. Edyta, ty od razu też miałaś to w tyle głowy, że chciałabyś, żeby to najbardziej wybrzmiało w tej fabule? My nawet z Marysią, jak byłyśmy w Cannes na zdjęciach, to myślałyśmy o tym, żeby zrobić całą kampanię społeczną. Pamiętasz? Mhm. No to nam niestety nie wyszło. Zabrakło nam trochę czasu, no bo dosyć szybka ta premiera się przesunęła i tak dalej, ale to nie znaczy, że wiesz, jeszcze to się nie może stać. Mhm.
Wiesz co, ja piszę. Ale kampania społeczna, czego ona miałaby dotyczyć? To teraz sobie wyobraźmy, że... Tu i wykorzystywania seksualnego. Mhm. Znaczy tej odwagi do rozmawiania o tym, bo umówmy się, że nasze bohaterki mają więcej odwagi niż my miałyśmy kiedykolwiek w życiu. Znaczy my w tym filmie trochę robimy taką woltę, jak robił Tarantino, to znaczy robimy coś, co się nie wydarzyło w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu sprawcy nie zostali ukarani, chyba nadal chodzą wolno. A jest to jednak klucz tej historii, wydarzyło się naprawdę, prawda? Były filmiki z emotikonami, byli że oni funkcjonują po dziś dzień. Tak, funkcjonują i tak dalej, więc ta sprawiedliwość ich nie dosięgła. Nasz film tylko jakby trochę jest bajką pod tym względem i takim życzeniowym myśleniem. Ale ja doskonale rozumiemy chyba to obie, że to nie jest łatwe. Za to się wylatuje z pracy, za to się... Ma blokady. Tak. Branży, czy... Ostracyzm społeczny tak, powinien spotykać. Tak, ostracyzm, wstyd jakiś, chociaż to nie my powinnyśmy się wstydzić. Wiesz, ja nie mam wcale takiej odwagi cywilnej, jak moje bohaterki, ale staram się jakby tą odwagę cywilną przerzucić po prostu na życie. No i tak jak robiłam właśnie o bohaterkach takich jak Michalina Wisłocka, czy pani Łopacka z Biedronki, one miały odwagę to zrobić, wiesz, i jakby próbować zmieniać reguły. Nawet dziewczyny, nawet Emi z Dziewczyn z Dubaju, ją w pewnym sensie podziwiam, ona była niezwykle przedsiębiorcza i próbowała zawalczyć o siebie wbrew całemu światu, prawda? I tak samo tutaj, no dajemy tym dziewczynom to, czego my może w prawdziwym świecie nie umiałyśmy zrobić, ale staramy się to zrobić poprzez sztukę, no bo jesteśmy artystkami, może ale taka jest nasza rola. Nie umiałyście zrobić w jakichś konkretnych przypadkach? Nie, no może nie dotyczyło to naszych konkretnych przypadków, nie wiem jak w ciebie, ale po prostu ja doskonale rozumiem, jak musi być to strasznie trudne. I tutaj myślę, że ważnym elementem jest właśnie solidarność kobiet. Ja chcę, żebyśmy o tym mówiły, dlatego my też jesteśmy z Edytą Murem, stoimy. Ja chcę bardzo zburzyć ten mit, że kobiety się podgryzają, rywalizują. Ja uważam, że to jest mit. To jest mit wmówiony nam trochę przez mężczyzn i przez świat patriarchalny. Oczywiście, my tak samo, wiesz, się kłócimy, czasami się... Ja jeszcze z tym się nie raz my się nie pokłóciłyśmy w ogóle, ani raz. To prawda. Słuchajcie, chociaż wiem, że pewnie nie wierzycie w to, że mówimy tak tylko w wywiadzie, ale rzeczywiście to jest prawda. Nie, nie, nie. Ale nie, chodzi mi o to, że oczywiście, no tak jak... Faceci to samo, tylko że u facetów to się nazywa tak dumnie, że fajnie, że rywalizacja, że coś, a u nas to po prostu, że te wredne kobiety zazdrosne, jedne, drugie nie są... Ja tak nie uważam. Uważam, że spójrzmy na organizacje. To w większości organizacje pozarządowe różnego wspomagania to są głównie kobiety. To są głównie kobiety, które właśnie współpracują razem i się świetnie ze sobą dogadują i sobie nawzajem pomagają. Tylko mam wrażenie, to jest już moja opinia, że ten kobiecy głos, on wybrzmiewa, ale właśnie maksymalnie na poziomie organizacji pozarządowych, a jak przychodzi do wprowadzania realnych zmian, na przykład w prawie, czy do działania konkretnych polityczek, to już trochę, wiecie, to trochę się to rozjeżdża, nie? Że my, ja też super oceniam Polki, jeżeli chodzi o to, jak się wspieramy, jak współdziałamy, zresztą nie trzeba szukać daleko, wystarczy przykład z ostatniego roku, czyli pomoc Ukraińcom, no przecież to no Polki właśnie, stały, to głównie kobiety, stały za tą pomocą, dokładnie kobiety za tą falą. Kobietom dokładnie, pomagały. Bo to właśnie nas dyskredytują, takie mam wrażenie. Cały czas. No tak, i niestety jest też ten problem, że jeżeli kobiety już wchodzą w ten świat mężczyzn i one tam uzyskują te kierownicze stanowiska, to bardzo często gramy w tą grę wchodzą w ich buty. Mężczyzn, wchodzimy ich w buty. Dlatego się nieraz mówi, że te kobiety na wysokich stanowiskach są nieraz bardziej bezwzględne niż mężczyźni, dlatego że one musiały być zawsze bardziej bezwzględne, żeby się tam znaleźć, ale wciąż gramy trochę na męskich zasadach. I masz rację, no staramy się dużo robić, ja walczę, tak naprawdę no jestem feministką jakby działającą od wielu lat i poprzez swoją sztukę i tak samo muzykę i filmy. I mam wrażenie, że mental się faktycznie trochę zmienia, no ale prawo mamy gorsze niż jak my byłyśmy młode, prawda? I jakby kobiety, no jakby poprzez prawo są cały czas bardzo dyskryminowane. I jeżeli nie będziemy się solidaryzować... To będzie coraz gorzej. Tak, to będzie coraz gorzej. Wiecie, kolejny przykład, przepraszam, że przerywam, czyli takie trochę niepoważne w dalszym ciągu traktowanie ofiar przemocy seksualnej. Tak, na przykład. No właśnie, dokładnie to jest to, wiesz, że jeżeli coś zrobisz, no pójdziesz na spacer z nim na plażę, sama sobie jesteś winna, tak? Ubrałaś się właśnie
jesteś sama sobie winna. Tak, no nie zdradzając, przekroczyłaś jakieś granice norm społecznych, bo chciałaś, już jesteś winna, już nie jesteś traktowana poważnie, już jesteś oceniana bardzo silnie, gdzie my nawet na etapie scenariusza się spotykałyśmy z takim ocenianiem. Kurczę, nie chcę zdradzać, jak to powiedzieć, żeby nie zdradzić najciekawszych punktów, ale nasza bohaterka rzeczywiście przekracza te ustalone normy, na przykład zachowań seksualnych, co uważam, że kobiety teraz naprawdę młode, szczególnie eksperymentują i powinno być to gdzieś akceptowalne społecznie, a nadal oczywiście nie jest i trzeba mieć odwagę, żeby to robić. Nie, mam wrażenie, że jest w ogóle coraz gorzej. Raz kwestia aborcji u nas w kraju, która bardzo poszła w złym kierunku w ostatnich miesiącach, latach i wydaje mi się, że oni za bardzo chcą wpływać na nas, na kobiety i na naszą antykoncepcję i w ogóle zaglądają nam nasz polski rząd za bardzo do łóżka, co mi się nie podoba, więc ja myślę tutaj to, co mówi Marysia cały czas, że my kobiety musimy się solidaryzować, wspierać i naprawdę robić te strajki, bo myślę, że w grupie jest siła i jesteśmy w stanie to zmienić. Dlatego my zrobiłyśmy ten film, żeby też pokazać tym kobietom, że czasami warto się przeciwstawić. Ja wiem, że za tym idą różne konsekwencje. Możesz wylecieć z pracy, będziesz wytykana palcami, gdzieś cię zablokują. Inni będą mówić, że Wiesz. My zawsze mamy dzieci, które są takim, zawsze na nas, wiesz, my się więcej boimy, bardziej. No nie mówię, że mężczyźni nie mają dzieci, no bo też mają, ale jakoś dla kobiety, nam się obrywa. My bierzemy odpowiedzialność zawsze. Zresztą wiecie co, to co mówicie o tych zachowaniach seksualnych, dość odważnych zachowaniach seksualnych głównej bohaterki, też nie zdradzamy, żeby państwo obejrzeli, ale zastanawiam się, czy to też był taki drugi temat oprócz tego Me Too, na którym wam zależało, żeby on wybrzmiał, czyli ta taka seksualna równość, nazwijmy to w ten sposób, i to, żebyśmy skończyli z ocenianiem kobiet, nie wiem, przez pryzmat liczby partnerów seksualnych, znaczy, albo konfiguracji. To też, żeby kobieta po prostu, jeżeli chce być podmiotem seksualnym dla własnej przyjemności, to ona może to zrobić z własnego wyboru, prawda? Ale kiedy nie chce, to nie powinna być tak traktowana. I myślę, że Helena pięknie to zagrała, bo ona gra, w jednej chwili jest jeszcze dzieckiem. Helena Englert. W jednej chwili jest jeszcze dzieckiem, jest jeszcze młodą dziewczyną, taką bardzo naiwną i tak dalej. Za chwilę zamienia się już kogoś, kto jakby chce dojrzewać, a w końcu się zamienia w bardzo dojrzałą i jakby mądrą dziewczynę, która jest też, trochę mówimy też o konflikcie pokoleń tutaj, że no niestety muszę powiedzieć o swoim pokoleniu, bo ty jesteś trochę jeszcze młodsza ode mnie, ale ja jestem to stare pokolenie, wiesz, gdzie my byłyśmy tak nauczone, że mamy być grzeczne, miłe, posłuszne i to gdzieś, wiesz, gdzieś w nas to tkwi cały czas, że jest nam trudniej się przeciwstawić. Wiesz, o co chodzi. Ty, mimo że jesteś 10 lat ode mnie młodsza, czy nawet więcej. Nie, więcej nie. Ile ty jesteś ode mnie lat młodsza? Ja nawet nie wiem. Nie wiem, czyli może nie mówmy. Nie, ja się nie wstydzę. Ja mam 46 lat. No to ja mam 36. No to widzisz, no to 10. Akurat trafiłaś. 10. Nie jestem z tego dumna i też tutaj anti-ageism też chcę wprowadzać. Anti-body shaming, co mi się mega spodobało w pierwszej wersji edyty scenariusza, że tam od razu była pulchniejsza pulchna przyjaciółka, która jest zadowolona ze swojego ciała. Normalna. Kto teraz nosi XS na siłę, żeby po prostu nie jeść się głodzić? Nie. Ja chcę, wiesz, żeby każdy mógł się utożsamić z tym filmem. A mi się podobała Helena Englert, obsadzona w roli głównej bohaterki, bo czekaj, bo ja jeszcze ci czegoś nie powiedziałam, co jest bardzo istotne w tym filmie. Zależało mi bardzo na tym, żeby Marysia reżyserowała ten film, bo ja chciałam, żeby te erotyczne sceny były sensualne, żeby one były takie niedopowiedziane, żeby nie były takie pruderyjne, wulgarne, one miały poruszać wyobraźnię, bo to nie ma być erotyk, który możesz sobie obejrzeć na popularnym serwisie, tylko chciałam, żeby to pobudzało zmysły. I jedyną osobą w Polsce, która moim zdaniem potrafi to wyreżyserować, to jest Marysia. I jej się to udało, bo jak oglądałam film i były tam ten trójkąt nasz słynny z Andreą i Piotrem Stramowskim, to było coś takiego, że wow, ja tak patrzę, mówię, o wow. I to tylko Marysia potrafiła zrobić. To jest jedna z najlepszych scen w filmie. I ja myślę, że o tej scenie to będą wszyscy pisali. Okej, no myślę, że tak, to już też zdradziłaś, że jest trójkąt. Przecież Andrea mówił, że Stramowski super się sprawdzi w łóżku. No dobra, to może nie musimy już tego tak bardzo ukraść. Jest trójkąt, tak? Jest
trójkąt, ale powiedzcie, kobieta i dwóch mężczyzn, właśnie nie ten tradycyjny trójkąt, że facet i dwie kobiety, bo jak o tym myślisz, to zawsze myślisz w ten sposób, bo to jest bardziej częściej spotykane. Ale pamiętam, jak ja zadzwoniłam do Edyty i mówię, Edyta, słuchaj, musimy to popchnąć dalej. Po co, musimy jakieś przekroczyć granice w tym filmie, nie możemy być takie grzeczne. I opowiedziała mi o tym pomyśle, żeby był ten trójkąt. I znaczy one były akurat na faktach, no nie, bo to znany dziennikarz. No tak, no tak, no, no tak, ale troszkę to, tego w książce jakby nie ma do końca, tam jest romans taki klasyczny. Tak, no a ja to chciałam trochę przesunąć dalej i dzwoniłam, pamiętam, do ciebie, ja tu już tak, super, super, idźmy w to jak najbardziej. Dobrze, czy na planie pracowali intimacy coachowie, tak to się chyba nazywa formalnie? To... Właśnie jak to wygląda? Opowiedzcie mi o tych technikaliach, bo temat jest hot od jakiegoś czasu. Wiem, że platformy streamingowe na przykład bardzo stawiają na to, żeby w produkcjach pod ich logo jakby takie osoby pracowały i zabezpieczały aktorów w pewien sposób. To jak to wyglądało u was na planie? My w ogóle, nie wiem Marysia, czy ty wiesz, ale my byłyśmy drugim filmem w Polsce, który miał konsultanta do spraw seksu, bo pierwsza była Blanka, potem byliśmy my. Tak, jeszcze mi się wydaje, no, jesteś pewna? Tak, mi się wydaje, że coś było, ale w każdym razie, no jak ja robiłam Dziewczyny z Dubaju, to jeszcze w ogóle nikt nie słyszał o takich osobach. Tak, i my jesteśmy drugim filmem. Więc masz porównanie. Tak, znaczy wiesz co, po prostu to jest bardziej funkcja techniczna, w moim przypadku, bo rzeczywiście, no ja się uważam troszkę za taką ekspertkę od tych scen erotycznych, od dawna się w tym specjalizuję, w pokazywaniu erotyki z punktu widzenia kobiety, prawda, bo to jest też ważne. I dla mnie przede wszystkim chciałam państwu powiedzieć, no, że nieraz to bardzo hot wygląda na ekranie, ale w rzeczywistości to jest bardzo techniczne i mało seksowne na planie, bo tak, aktorzy, przede wszystkim podkreślam to, udają, nigdy nie robią tego naprawdę, nawet jeżeli państwo tak myślicie i nawet jest specjalna technika całowania się bez języka, mimo że to wygląda jak z językiem i tak dalej, żeby nie przekraczać pewnej dozy intymności. Są aktorzy podklejeni, jak my to brzydko mówimy, wszystkie części intymne są podklejone, później to jest wymazywane w postprodukcji. No i tak naprawdę jest to rodzaj tańca, jest to rodzaj choreografii. Ja najpierw spotykam się z aktorami, rozmawiamy, bardzo intymne prowadzimy rozmowy o swoich doświadczeniach, o tym, co lubimy, czego nie lubimy, co czujemy i tak dalej, i tak dalej. I szukamy jakiejś wspólnej ścieżki dla tego. I no jest to rodzaj choreografii, no wymyślamy. Najpierw będzie tak, potem będzie z lewej, z prawej. I czasami jest tak nawet, że ja tam siedzę na planie i oni to grają, ja mówię w lewo, przesuń się w lewo, albo ręka do góry, albo coś tam, wiesz. I wcale to nie jest tak naprawdę do końca takie, wiesz, seksowne. A raczej... I im lepszy aktor, tym bardziej robi to właśnie technicznie, znaczy potrafi to tak zrobić technicznie, że my mamy wrażenie na ekranie, że jest tam, prawda, no oczywiście tej chemii też musi trochę być u nas na szczęście aktorami. Tak, u nas na szczęście aktorzy bardzo się polubili wszyscy, więc tutaj też mieli łatwiejszą pracę. Rolę. Dobrze, ale taki konsultant w razie czego, nie wiem, co może zrobić, jaki jest zakres jego obowiązków, on czuwa, rozumiem, on czuwa nad takimi sprawami, w moim przypadku, bo są, wiem, konsultanci, którzy też proponują choreografię tych scen i tak dalej. W moim przypadku akurat tutaj no jakby to zostawiam sobie, bo uważam, że jest to część kreacyjna, natomiast bardziej konsultant jest od spraw technicznych, czyli właśnie zabezpieczenie, dopilnowanie, żeby wyszły wszystkie osoby niepotrzebne z planu, żeby przy podglądach nie było za dużo osób. To są takie czysto techniczne rzeczy. Są pewne psychologiczne metody, nie wiem, nie jestem do końca przekonana, ale może rzeczywiście to coś daje, że na przykład nie zwracają się do siebie postacie imionami prawdziwymi, tylko imionami, które grają. Że chodzi o to rozgraniczenie tych dwóch światów. Tych dwóch światów, że prywatnie nie całuje się z tobą prywatnie, całuje się z tobą jako postać, jako Ines i Filip na przykład się całujemy, prawda? No i jest jakby prośba ze strony konsultantki, takie są wymogi, żeby nie mówić po imieniu. No dla mnie to było trochę trudne, bo w szale to trudno mi pamiętać, ale może rzeczywiście psychologicznie to daje większą, na pewno aktorzy się czują też bezpieczniej, aktorki przede wszystkim. No dobrze, bo to chodzi przede wszystkim o kobiety, dlatego że no, umówmy się, że no, ten plan filmowy od lat był też rodzajem nadużyć. Był miejscem do nadużyć, prawda? I mówiło się, no, że w imię sztuki i tak dalej, i tak dalej. I kobiety często nie miały nic do powiedzenia, często były, przepraszam, ale zmacywane. I dlatego teraz zawsze pytamy, na początku też ja zadaję to pytanie, od tego też jest ten właśnie, żeby, że on też spisuje od aktorów, co tam
tak, co nie. Czyli zgadzam się, żeby chwycił mnie za pierś, ale nie zgadzam się, żeby chwycił mnie na przykład za pośladek. Zgadzam się, żeby zrobił to. Są aktorzy, którzy mają jakieś takie wymagania, że czegoś nie. Akurat nasi nie mieli żadnych zahamowań i o ile wiem, tam nic na tej liście nie było, ale rozumiem doskonale, jeżeli ktoś chce wiedzieć, bo też jeżeli to jest przewidziane, to znaczy umawiamy się, że teraz ją złapiesz za pierś, potem zjedziesz ręką, prawda, w krocze i tak dalej, no to jest to jakby przewidziane i dziewczyna nie czuje się zaskoczona tym, co się wydarzyło, więc no to ta kwestia bezpieczeństwa, szczególnie dla aktorek, myślę, że jest ważna i zawsze ten ktoś, ja nie zawsze na przykład jestem też na planie, ja jestem pod podglądem, a ten konsultant jest na planie i jeszcze on cały czas, no sama byłam świadkami nawet nie tak dawno zarówno w serialu, który ostatnio kręciłam, ten, że po prostu jakieś takie niewybredne odzywki panów technicznych. Właśnie zastanawiam się, czy to się jeszcze zdarza. No właśnie, zdziwiłabyś się, bo ja też bym po prostu byłam w szoku, że to jest możliwe, że tyle się o tym mówi i po prostu, że to już naprawdę jest szczyt obciachu, żeby w ogóle wyjechać z czymś. Z takimi tekstami. Z tekstami, wiesz, do aktorki, która akurat no, nic tam nie gra, ale po prostu była w bieliźnie no i ubierała się w miasta, też się ubiera przy szafie. Jakieś niewybredne komentarze ze strony ekipy technicznej. Czy tam nawet Olga Bołądź w krótkiej sukience grała i przecież gra jest w postaci i tak dalej, a chłopaki tam ha, 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 majtki ci widać czy coś, no. No hello, to jest nie do wiary po prostu, że jeszcze takie rzeczy się dzieją. Bardzo nieprofesjonalne, ale niestety się dzieją jeszcze wciąż, czyli znaczy, że no, jeszcze nasza praca nie jest skończona. U nas takich rzeczy nie było w ogóle z tego, na naszym planie to było nie, w ogóle. Na naszym planie, ale rozumiem, że gdyby coś takiego się pojawiło, no to od razu jest wasz problem. Od razu ktoś wypada z pracy. Ale my w ogóle, Marysia, byłyśmy innym planem, bo jak opowiadam ludziom, jak mi się z tobą pracowało, co myśmy robili, to wszyscy mówią, jak to jest możliwe. Ani jednej awantury. Wszyscy klasa, mili. Aktorzy, petarda po prostu. Helena Englert, raz, że debiutuje na wielkim ekranie i to u nas. Miała bardzo trudne, odważne sceny i tak jak mówi Marysia, ona nie miała jakiejś tam tej listy, że tego nie zrobię, tego nie zrobię, tego nie zrobię. Z nią trzeba było normalnie porozmawiać i ona jest z rodziny aktorskiej i ona chyba po prostu pojmuje w pełni ten zawód. Tak. I na czym to polega? I dzięki temu nam się pracowało łatwiej, a podkreślam, że naprawdę miała trudną rolę. Wiecie co, Helena Englert udzieliła jakiś czas temu wywiadu Wprost Wiktorowi Krajewskiemu i w tym wywiadzie, polecam Państwu go bardzo serdecznie, w dalszym ciągu znajdziecie go na wprost.pl. Spodobało mi się taki, moim zdaniem, w moim odczuciu, maksymalnie profesjonalne podejście do tematu, bo ona powiedziała, że ona sobie jakby zdawała sprawę z tego, jak trudny właśnie, chociażby jeżeli chodzi o kontekst tych scen erotycznych, to może ale być też film. Chciałam powiedzieć, że emocjonalne tak, też trudne sceny, które są pięknie zagrane, bo nie chciałam, żeby mówić tylko o tym, że o jej, że tylko zagrała seks, a jednak też zagrała wspaniałe sceny emocjonalne. Okej, okay. ale ona powiedziała, że skoro jako młoda, początkująca aktorka mimo wielu ról na koncie, dostaje propozycję głównej roli uznanej reżyserki, no to jak mogłaby z tego nie skorzystać? I pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajne podejście jednak do... Nie, no, ona ma bardzo świetne, nowoczesne podejście i jest też bardzo wspaniałym partnerem, powiem szczerze, że ja w ogóle czasami zapominałam, że jest tak młodą dziewczyną. Traktowałam ją naprawdę jak równego sobie dorosłego partnera po przejściach, bo ona rzeczywiście ma ten taki niski głos i masz wrażenie, że to jest dziewczyna, która ma ogromne doświadczenie. I poza tym jest bardzo utalentowana. Ja uważam, że takiego talentu u nas w kraju już dawno nie było. Ja to mówię czysto obiektywnie, nie dlatego, że ona zagrała w naszym filmie, tylko dlatego, że jak ona przyszła na casting, ja oczywiście jak ją zobaczyłam, to pierwsze co złapałam Marysię, mówię, Marysia, ona nie ma długich włosów. Ale jak tylko ona się odezwała, to od razu żeśmy wiedziały, że i tak. I w ogóle nie było pomysłu, żeby głównej bohaterce doczepiać? Znaczy miała na początku, miała perukę na początku. My się tam trochę spierałyśmy, bo tak chciała, ja mówię, nie, ma mieć długie włosy, ona ma być jak ja. Ja właśnie nie chciałam, żeby była taką stereotypową, długowłosą blondynką. Przepraszam ciebie i siebie, obie mamy długie włosy, jesteśmy stereotypowymi. Po części wygrałam na początku, tam kilka tych scen jest w tych długich włosach, tak? Tak. Wiesz, zawsze tutaj chodziłyśmy z Marysią na kompromisy. Że nie było tak, że Marysia coś chce, ja mam inne zdanie, ona mówi, nie, będzie tak, jak ja chcę. Tylko zawsze były te kompromisy, co jest mega fajne, a ludzie, wiem, że na mieście mówili, że nie, zawsze jest tak, jak Marysia powie. Ja mówię, nie wierzycie, że ona się zgodziła, nie było kłótni. Ja mówię, no nie, nie było. Ale to na mieście, że robiłaś research sobie wcześniej, nie, no tak jak się wypytywałaś, przepytywałaś. Teraz ludzi, jak wiesz, robię też inne produkcje, no i wiadomo, wszyscy się podpytują, jakieś plotki krążą, wiesz jak to jest. No. Plotki zawsze są złośliwe. Jak to plotki. Mnie też ostrzegali. Jak to?
z Sadowską będziesz pracowała? Ja mówię, że tak. Wiesz, jak ciężko? Wiesz, jaki ona tam reżim na tym planie ma? Ja mówię, no wiesz, dobra. Trochę reżimu ja musi być. No. Ja mówiłam Marysi, ale to jest dobre, bo to jest tak jak na planie zdjęciowym, tym ostatnim dniu, co graliśmy wtedy w to był ostatni dzień zdjęciowy Andrei, udzielałaś wywiadu i mówiłaś, że ty latami walczysz o to, żeby reżyserka była traktowana tak jak facet reżyser, bo z tym cały czas jest problem. Oni nas dyskwalifikują, to tak jak jest kobieta ale scenarzystka. Widzisz, to, jest tak, to oni tak, wiesz, to zapłacimy ci mniej, to coś tam, bo jesteś właśnie, kobietą. O tych nierównościach, zobaczcie, strasznie, jeżeli to chodzi jest o listy płac, też w dalszym ciągu się mówi. Przyznam się, że mnie to zaskakuje, kiedy aktorki kolejne wyznają, że, no. Że w dalszym ciągu są gorzej wynagradzane niż mężczyźni grający podobne role, czy tam, nie wiem, odgrywający. A jeszcze dodam, że my kobiety w dzisiejszych czasach mamy większe jaja niż nie jeden facet. I no, to jest bardzo niesprawiedliwe. Ale widzisz, to jest to, że jak facet jest zdecydowany i tak dalej, to się mówi, że okej, okay, ale jak kobieta, to zaraz ci powie, że wariatka, histeryczka, jędza, nie da się z nią pracować. Nikt jej nie przestrzeni, nic nie tego. No dobrze. A czy dla ciebie praca ze scenarzystką, która jednocześnie jest autorką powieści, takiego wywoływacza do w ogóle całego filmu i przedsięwzięcia, to jest spoko sprawa? Bo teraz widzę taki trend chyba jest, że... Ale ja Edytę w ogóle podziwiam, bo wiesz co, nie dość, że pisze i ma taką lekkość pisaniu, za co w ogóle, czego jej zazdroszczę, bo ja właśnie mam z pisaniem zawsze ogromny problem i męki straszne przeżywam, ale to, że ona w ogóle, wiesz, jakby wymarzyła sobie, że zrobi film i zebrała tych, wiesz, jednak, no to wszystko się zaczęło od twojego snu i twojego marzenia, prawda? I to ty zebrałaś pierwszych producentów. To była długa droga. I wiesz, ja doskonale wiem, jak to jest taką drogę przechodzić, więc naprawdę czułam, że Edyta, wiesz, ma tą siłę w sobie, też taką podobną do mnie i że walczyła o siebie po prostu i o swoje przekonania. I wiem, że to na pewno nie było łatwe. Ale też moja producentka Paulina, jak myśmy zaczynały, tak, to trochę mnie uprzedziła. No mówi, Edzia, ta scena nie będzie wyglądała tak jak w książce. Nie denerwuj się. Musisz chodzić na kompromisy. Zazwyczaj scenarzyści nie przychodzą na plan zdjęciowy. Są niemile widziani. Dlatego, że ja jak piszę scenę, to zupełnie inaczej ją sobie wyobrażam niż Zosia z Nowego Sącza, Helena z Sopotu, czy Maria Sadowska, prawda? Więc tutaj też ja tak nie za bardzo chciałam angażować w pracę Marysi, zaufałam jej w 100% i staram się tak nie wcinać w twoją robotę, bo wiedziałam, że zrobisz to dobrze, aczkolwiek no niektóre wizje miałam inaczej, no ale tak jest zawsze. Ale tak jest też trochę z filmem, powiedzmy sobie szczerze, film jest pracą zbiorową, wiesz, to znaczy to są wyobrażenia wielu osób i ja też nie staram się nie być taka na planie, że tylko swoje wyobrażenia uważam za słuszne, po to się otaczam wspaniałymi, zdolnymi ludźmi, żeby pozwolić im rozwinąć skrzydła. Ja często mówię, że reżyser to taki jest, kto właściwie nic nie potrafi, ale jest otoczony ludźmi, którzy wszystko potrafią świetnie. Jeżeli ma dobrze dobranych tych ludzi, to korzysta z ich talentu. No i każdy trochę tej swojej wizji nam daje, bo dała nam i Helena, która nam opowiedziała o tym, jak faktycznie jej do drinka dosypali Rufi, jak to było, jak to wszystko wykorzystaliśmy w tej scenie. Chłopaki, którzy nam też opowiadali o swoich doświadczeniach różnych, prawda? Operator, scenografia, kostiumy tutaj bardzo fajne, nowoczesne, debiutująca Magda Sekrecka. No i właśnie jeszcze nasz współscenarzysta, nie możemy o nim zapominać, o Tomku Chęczkę, też debiutujący, bo ja jednak miałam poczucie po przeczytaniu tej książki, że czas tego zrobić thriller, a nie komedię romantyczną, żeby wybrzmiał ten wątek społeczny. I tutaj to już jakby Edyta jest pisarką, ale scenariusz to jest zupełnie inne rzeczy, tam trzeba znać te wszystkie zasady, formę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście zadzwoniłam do Tomka, który mieszka w Portugalii zresztą i to była taka na odległość, nawet go nie znam, poznamy go, słuchaj, dopiero. Przyjedzie? Tak, przyjedzie. Na premierę, tak? Tak, na premierę. I ja uważam, że fajnie, że ja nie jestem też taka, że tylko wszystko kobiety powinny robić. Powinny być nie, wszystkie męskie punkty. Oko do takich filmów jest potrzebne. Tak, jest. I właśnie taki... W ogóle jest potrzebne. Taki, nie, no, współpraca. Tak, współpraca absolutnie. Na równych zasadach. Partnerstwo. O to chodzi. Partnerstwo. I ja właśnie zadzwoniłam do Tomka, mówię, Tomek, zrób mi z tego thriller. I on faktycznie zrobił z tego świetny thriller, z taki, że tam są te momenty tajemnicy, zwroty akcji i tak dalej. I wszystko jest według tej sztuki filmowej, tak wiesz, taką lekcję z rzemiosła, którą trzeba tam odrobić. I tutaj Tomek też jest ogromna jego zasługa.
zasługa. No w ogóle tu parę osób debiutowało właśnie. Tomek, Magda Sekrecka, Edyta oczywiście, jeszcze kogoś, żebym nie pominęła. Ktoś jeszcze u nas debiutował i fajną robotę zrobił. No Helena Englert. No Helena, ale jeszcze, Jezus Maria, teraz widzisz wstyd i ten, i cholera. Jak mi się Maria, potem... ty nie masz, lubisz wchodzić w takie przedsięwzięcia, gdzie jest właśnie dużo debiutantów i w sumie to ryzyko być może większe. To jest trudne i ryzykowne, bo to trzeba nas troszeczkę czasami poprowadzić za rękę. Moją taką dewizą życiową jest no risk, no fun. Zawsze. Okay. Nie, ale ja bardzo się cieszyłam, że mogę pracować z Marysią, bo ja wiadomo, miałam dużo pytań i Marysia zawsze mi odpowiadała, także była taka, że mnie uczyła. I to jest dla mnie w ogóle cenna lekcja, że ja mogłam się trochę poduczyć, podpatrzeć, jak to wygląda i teraz przy kolejnych produkcjach już będę miała trochę więcej. Edyta zdradziła, że będą kolejne filmy. Będą. No i mam nadzieję, że będzie sukces pokusy i za rok zrobimy kolejną część. No właśnie. Powiedzcie mi, jakie emocje towarzyszą twórcom, twórczyniom filmu przed premierą, bo wiem, że może być różnie i pewnie tych głosów ludzi, którym wasze przedsięwzięcie, wasz obraz się nie spodoba, będzie też sporo. A ja tak nie myślę. Nie? Ja uważam, tylko optymistyczne. Że ja optymistycznie zawsze podchodzę i staram się nie myśleć. Wiesz, wiadomo, że zawsze, to znaczy, kiedy tworzysz cokolwiek, no to zawsze się znajdą ci, którym się to nie będzie podobało. I wiadomo, że robimy rzecz kontrowersyjną. Oczywiście, że tak. I w ogóle ja nawet nie lubię robić innych rzeczy. Albo kij w mrowisko, albo wszystko, albo nic po prostu. Ale no naprawdę nie... myślę, że wiesz, że trafimy do serc ludzi tym i kobiet. Mam takie przeczucie, zresztą miałam tutaj parę pokazów dla dziewczyn różnych i wszystkie były zachwycone, płakały, śmiały się, wiesz, i powiedział, że od razu chcą iść jeszcze raz. Ja obiektywnie uważam, że jakakolwiek forma krytyki taka, że to jest beznadziejne, gówniane i tak dalej, to będzie tylko i wyłącznie taki hejt wynikający z tego, żeby nas obrazić, bo to jest naprawdę dobry film. Tam jest dobry scenariusz, dobre zdjęcia. Dobra, Edyta, muza. Nie mówisz tego obiektywnie, sorry. Nie, naprawdę, wiesz co? No wiesz co, nie, bo mówię, że nie obiektywnie, no bo jakby jesteś, wiesz, a jesteś współobiektywnie, no dobrze. Współtwórczyniami, ale dlatego nie będziemy mówić na swoim filmie, to chyba jest to aczkolwiek nie obiektywne. Nie, ja się potrafię przyznać, jak coś jest źle, to powiem, że faktycznie. No dobra, to może teraz nie mów faktycznie, żeby ludzie poszli zobaczyli. Na nas już wylewają wiadro, bo ja już czytam ten hejt, oni jeszcze tego nie widzieli, jeszcze nawet trailera nie było, a już mówili, ale to dno. Jak można ocenić coś, czego człowiek jeszcze na oczy nie widział. I najwięcej właśnie takich negatywnych opinii to jest od ludzi, którzy nawet tego nie widzieli i pewnie nawet nie zobaczą. Nowe spojrzenie na tematy, którymi żyje Polska. Słuchasz podcastu Wprost Przeciwnie. A nie jest trochę tak, że być może te negatywne, przedwczesne opinie, które się pojawiają, wynikają z takich widzowskich doświadczeń z ostatnich lat, czyli na przykład dobra, i teraz musi paść to nazwisko, czyli filmów na podstawie powieści Blanki Lipińskiej, że trochę jakby zostałyście wrzucone do takiego jednego wora? No mi to nie przeszkadza. To nie przeszkadza, no bo jakby czerpiemy jakby trochę z tego, no bo robimy też film o erotyce kobiecej. Natomiast no jeżeli ktokolwiek widział jakiekolwiek moje filmy, wie, że tam jest zawsze historia, że jest dramaturgia, że są postacie, że to nie służy tylko tej erotyce, ale jest to też opowieść. To nie jest tylko teledysk. Kto zobaczył jakikolwiek mój film, wie, że zawsze w nim jest jakaś ważniejsza sprawa. No i myślę, że no, kto ma chociaż trochę oleju w głowie, to rozumie, że ja takiego filmu nie zrobię, ale na pewno też, słuchajcie, no to nie jest tak, że ja absolutnie wspieram w tym momencie, chcę wspierać też i Blankę, i Basię Białową, autorkę tamtych filmów, no to też jest nurt oczywiście i jakby, który odniósł sukces i nie powinniśmy na to wylewać pomyje, bo wszyscy sobie bardzo z przyjemnością też na to wylewają pomyje, ale to jest w swoim gatunku jakimś fenomenem. Czy to jest międzynarodowy sukces całej ekipy? I to jest dokładnie, powinniśmy się kurczę z tego cieszyć, a nie kurczę, to jest właśnie takie strasznie polskie. A my czerpiemy troszkę z tej estetyki, oczywiście, że tak. Chcemy też dotrzeć do tego widza, bo też mi zależy, też widzisz o tym, ja sobie też myślę często, że co, no mogę robić kino autorskie, festiwalowe o takich sprawach. Ale to będzie kino tylko niszczo, kto to zobaczy? W kinach studyjnych pokazywane i przyjdzie garstka dokładnie widzów. Dokładnie. I to nie będzie skierowane do tych ludzi, do których my chcemy trafić, bo my chcemy właśnie trafić do tych kobiet, że tak powiem, nie mieszkających tylko w dużych miastach i
jakby uświadomionych i tak dalej. Chcemy trafić do ogółu kobiet i one muszą dostać to, co lubią, wiesz, tego swojego cukierka też, ale żeby właśnie coś pomyślały, przeżyły coś, żeby dostały jakąś wiarę w siebie, wiarę w swoją sprawczość, bo ja uważam, że to jest trochę film o toksycznej męskości i odnajdywaniu sprawczości kobiet. I teraz, bo ja miałam takie poczucie, wiesz, przy Dniu Kobiet, że no co z tego, że ja zrobiłam film o paniach na kasie, kiedy tak naprawdę te panie na kasie, oczywiście tam część obejrzała jak najbardziej, ale część tak naprawdę one wolą pójść obejrzeć zupełnie inny film. Nie chcą oglądać siebie siedzących na kasie, rozumiesz? I to jest troszkę tak, że co z tego, żebyśmy zrobiły film Me Too dla wąskiego grona i nawet byśmy jakieś festiwale tam pojechały i byśmy się tu poklepywali po plecach i tylko, że tak naprawdę to nie spełniłoby tej funkcji, o którą nam chodzi. I my chcemy, ja z premedytacją robię kino komercyjne jednak i chciałabym, żeby to nie brzmiało negatywnie. Czy i żeby to nie był powód do wstydu. Tak? Żeby to nie był powód do wstydu, wręcz przeciwnie. Chciałam powiedzieć, że jestem no jedyną polską reżyserką, która się zmierzyła z wynikami takich tuzów naszych tutaj, jak Smarzowski czy Patryk Wega, którzy byli nie do pobici dotąd. Jestem jedną kobietą, która osiągnęła te wyniki kinowe i zarówno czuję, że ta dyskusja się udała. Do tej pory to się udawało, więc nie widzę powodu, dla którego miałoby nie udać Marii, się teraz. Ale na początku tej rozmowy powiedziałaś coś takiego, że miałaś wcześniej też scenariusze traktujące o mitu, czy nawiązujące jakoś, ale nie było, ostatecznie nic z nich nie wyszło i przewaga tego polegała na tym aspekcie takim właśnie komercyjno-rozrywkowym, nazwijmy to, że ta historia jest opakowana jednak w taką historię, która może trafić do szerszego grona widzów? Czy jeszcze coś innego się na przykład, nie wiem, wydarzyło w kraju jakieś, wiesz, odmrożenie w umysłach nie, ludzi no, wiesz, no, decydujących ja o kasie? Od lat mam scenariusz aborcji, którego nikt nie chce zrobić, wszyscy się boją. Od lat chcę zrobić film według książki Sylwii Hutnik, Cwaniary na przykład, co jest tak naprawdę bardzo komercyjny, świetny temat o dziewczynach, które są jakby Robin Hoodami, wiesz, i tylko, że są waleczne, wiesz, i walczą i tak dalej. I też po prostu no na razie no nie udawało mi się na te projekty wcale znaleźć zainteresowanych właśnie, może dlatego, że to uznano, że to są hermetyczne tematy i tutaj nagle Edycie udaje się zdobyć pieniądze na taki film. To jest wiele czynników, żeby to się właśnie udało. Nie jest jedna rzecz, to musisz mieć pomysł, musisz stać też za tym nazwisko, które to pchnie medialnie. Tutaj byłam ja z racji tego, że pracuję też w telewizji, nie jestem totalnym no-name'em w tych mniejszych miejscowościach, ludzie mnie bardzo kojarzą. Plus trzeba było znaleźć na to pieniądze. I to myślę, że jest największy problem. Bo uzyskać 10 milionów złotych na to, żeby zrobić film, który wejdzie do kin, to nie jest prosta sprawa. Więc tutaj było kilka takich rzeczy, które trzeba było spełnić. Ja miałam dużo szczęścia, szczególnie z inwestorami. No dobrze, a powiedz mi, a w kontaktach z inwestorami, ta kobieca perspektywa w kontaktach z inwestorami, wiesz, to ona ułatwia? Ja nie wiem, czy ja powinna w ogóle opowiadać tę historię. A wiesz, jak już zaczęłaś? Nie wiem, co ty chcesz opowiedzieć. Nie, bo tam jeden inwestor tak długo tam próbował zdobyć mój numer telefonu i uznał, że po prostu, jeżeli zainwestuje te kilka milionów złotych, to otrzyma ten numer, no nie? I faktycznie tak było, tylko że ja mam wtedy w związku, więc nawet nie poszłam z nim na randkę. Ale kilka paniek wyłożył. No, większość. No dobrze, okej. Okay. No to nie wiesz, to jest bardzo feministyczne. Nie żartuję wiesz sobie co, teraz, ale ogólnie no mamy firmę od pozyskiwania inwestorów do filmów. Ale wiadomo, ja też mam jakieś tam znajomości z dawnych lat, którzy mają duże firmy, duże pieniądze i lubią nimi obracać. I wtedy ja proponuję, ale to nie jest taka łatwa sprawa, żeby ktoś ci wyłożył milion złotych. A ja uważam, że to jest feministyczne. Faceci nas wykorzystywali tyle lat. Dlaczego my nie mamy ich wykorzystać dla swoich celów? Ja nie umiem jeszcze, kurczę. Taka jestem. No. Wiesz, no właśnie o to chodzi. Już właśnie i nagle jest to naceniające, rozumiesz? No, tak. I to jest właśnie ten świat. I to jest patriarchat, no, i to jest właśnie patriarchat wbity nam do głowy. Ale w ostatnich latach, jak rozmawiam z moimi koleżankami, to jeżeli chodzi o sprawy erotyczne, to zawsze było tak, że te kobiety jednak były pod faceta, prawda? Żeby jego zadowolić. A teraz nie. Teraz właśnie wszystkie moje koleżanki robią tak, żeby im było dobrze, bo jemu zawsze będzie. Ale to dopiero teraz nam przychodzi w ostatnich latach, bo kiedyś no tak nie było. No i co my, nie mówiąc 360 dni, jesteś
też troszkę tego przykłada. Tak. Mimo, że to nie jest, uważam, film feministyczny niestety, no bo, nie, niestety bo gloryfikuje nie przemoc wobec kobiet i nie pokazuje tych kobiet jako osoby, które są działające, mądre, tylko właśnie trochę poddane. Zamknięte w złotej klatce. Tak, no i na to się godzące, ale nadal wracam do tego, że to trafia do fantazji kobiet, czyli tak, jednak i dlaczego takie pomyje się wylewa na ten film? Właśnie dlatego, że go zrobiły kobiety i to jest o kobiecych fantazjach. Kurczę, dopóki było zawsze kino mówiło męskim językiem przez 100 lat, no umówmy się. I wiesz, te sceny erotyczne zawsze były pod mężczyzn zrobione w kinach wcześniej. Ale wiecie, to wszystko jest zrobione pod mężczyzn. Nawet siedzenia w samochodach są profilowane pod mężczyzn i milion jeszcze różnych innych rzeczy. Ostatnio a przecież nas kobiet jest więcej na świecie. Także to nie tylko, wiecie. I to my decydujemy, jaki samochód kupić. Dokładnie. Ale nie, ale fotel pod faceta. Podobno. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że razem z Marysią zmienimy to. No. To jakiś producent musi być teraz... samochodów, wiesz. Właśnie, no, prosimy, zgłaszajcie się do kolejnych tak filmów. Jest, zgłaszajcie się, zrobimy kampanię. Tak. Samochód z siedzeniami profilowanymi dla kobiet. I z ekranem, na którym można oglądać pokusę. No dobra, jesteście super przykładem takiej właśnie siły sprawczej i w tej walce z patriarchatem, który wszyscy nosimy gdzieś tam, nie? Wychowani. No to nie ma przypadku, mi się wydaje po prostu. To nie bez powodu myśmy razem się tutaj zetknęły. Naprawdę. No ja mam po prostu wymarzony debiut. Ja po prostu lepszego nie mogłam mieć. Marysia Sadowska reżyseruje mój film. Jak ja sobie o tym pomyślę, tak w domu, to mi się chce płakać. I jak ja mówiłam wszystkim moim znajomym, ej, słuchajcie, robię film, ekranizuję książkę. Oni mówili, da, na pewno. I oni tak we mnie wątpili, że przez te ich gadanie ja zaczęłam wątpić w siebie. I jak wyszło na ten pierwszy dzień zdjęciowy, to ja się popłakałam. Ale ty płakałaś cały dzień, ja to pamiętam. No. Ja nie mogłaś uwierzyć w to, że się dzieje. Nie, ja mówię, Boże, ja to robię. Ja mówię, łzy w oczach, klaps ten, Marysia ten, ja płaczę, kurde. Ale ty też się wzruszyłaś. Chyba ja to, się ja zawsze płakałam. Wzruszam. Ja się zawsze wzruszam pierwszego i ostatniego dnia. Tak. I teraz pytasz, jak my się czujemy przed premierą. No dobra, my tutaj oczywiście, wiesz, ale oczywiście jesteśmy pełne też oczekiwania. Trochę i boimy się, dlatego, że powiedzmy szczerze, jest bardzo trudny moment w kinach. Wszystkim, no, to nie są te złote czasy kina, kiedy tak wspaniale się polskie filmy sprzedawały przed COVID-em. Jeszcze w COVID-zie udało się z dziewczynami z Dubaju jakoś przełamać tą złą pasę. Pobiliśmy prawie Jamesa Bonda, Dune i wszystkich, ale teraz w ogóle niestety bardzo przykro to mówić, ale polska publiczność odpłynęła z polskich filmów kompletnie. Przestali państwo chodzić na polskie filmy. Wróciliśmy trochę do poziomu z lat 90., co było najgorszym momentem polskiego kina. No i jeżeli ta publiczność nie wróci, no to niestety będzie dla nas niewesoło, przynajmniej dla mnie jako twórcy, bo oczywiście filmy będzie się robiło na platformy i ja to doskonale rozumiem, każdy ma w domu platformę, na guzik, wszystko. Ja sama troszkę rzadziej do tego kina chodzę niż chodziłam, na pewno na takie bardziej właśnie filmy, mniejsze dramaty psychologiczne i tak dalej, ale chcę robić filmy kinowe, bo jednak tak jak ci mówię, właśnie jak obejrzałam wczoraj na wielkim ekranie z dźwiękiem, to jednak jest zupełnie co innego i ten film akurat warto zobaczyć na dużym ekranie, bo on jest podróżą. To jest film o zmysłach też, to jest film, tam jest podróż nawet dosłowna, wiesz, to słońce, żeby poczuć na skórze słońce. Jest to film o modzie, bardzo modowy, piękne kostiumy. Wiesz, to wszystko... No takich kostiumów to jeszcze nie było w żadnym filmie, to ja gwarantuję tutaj wszystkim. Znaczy, myślę, że są bardzo nowoczesne i świetnie pomyślane przez Magdę Sekrecką, ale już nie mówiąc o tym, że w ogóle obraz, no tworzenie obrazu, że ten obraz, który oddziaływuje na ciebie, jednak to jest kino. No wczoraj byłam też na filmie W trójkącie właśnie, który mnie wbił w fotel i no nie wyobrażam sobie, żebym mogła ten film w domu obejrzeć po prostu. Myślę, że w domu w ogóle bym nie zrozumiała tego filmu. Bo chodząc, wiesz, do, przepraszam, siku i po herbatę minuty, to musisz to przeżyć w kinie. To musi być ten full experience, tak. To musi być to full experience i dlatego no po prostu dla mnie byłoby to mega przykre, no bo ja bym chciała robić jednak filmy kinowe i jeżeli państwo nie wrócą do nas na te filmy, no to będzie nam bardzo dużo trudniej te filmy robić, zbierać pieniądze, po prostu, wiesz, przede wszystkim przekonywać inwestorów, że warto takie filmy robić przez kobiety robione... Częściowo dla kobiet, chociaż ja nie uważam, że to jest film dla kobiet. Nie, wcale to jest nie. Film dla wszystkich. To jest naprawdę film dla wszystkich. I to nie jest tak, że... A on jest jakoś pozycjonowany, jeżeli chodzi o wiek? Czyli chyba mamy 16.
Z tego, co no 16, no bo no, no tak. No, mamy tam są momenty. Są momenty. Ale ważna też u nas jest muzyka, więc naprawdę ten film trzeba zobaczyć w kinach, bo muzyka, wiadomo, Marysia jest muzykiem, więc to jest wszystko dopracowane, ale tutaj fajna też uwaga była w scenariusz ze strony Marysi, bo ona dodała tej bohaterce, przyjaciółce Ines, to, że ona tam rapuje i te rapy, jak ja obejrzałam to w okładce, no świetne, świetne to było. No i tutaj chciałam powiedzieć, że też chciałam dać rozwinąć skrzydła naszym dziewczynom. Ewa Ekwa-Lewandowska, która jest naturszczykiem. Sama jest faktycznie początkującą piosenkarką. Zresztą była u mnie kiedyś w The Voice, w drużynie. Ale fantastycznie też zagrała. Zagrała samą siebie. Sama napisała piosenkę Pokusę. Jest, ja jej po prostu dałam jej zadanie domowe. Po prostu napisz piosenkę. I napisz piosenkę o sobie, jak to jest być czarną dziewczyną. Mm-hmm. Młodą, próbującą się przebić w bardzo zmaskulinizowanym środowisku. I do tego jeszcze dużą w tak. rozmiarach. I do tego miała trudne sceny erotyczne też ze Stiflerem między innymi. To nie było łatwe, tym bardziej, że no, Ewa jest że raz, że młodsza, dwa jest właśnie plus size, co uważam, że to było dla niej jeszcze trudniejsze przed kamerami. No, Helena... I Helena, jak się okazało, też fajnie zaczęła rapować. I też daliśmy tam kawałek Heleny, gdzie Helena debiutuje jako raperka. Wyszła, no. Sabina Karbala, która fantastycznie zagrała postać Rybki. To właśnie mówię, to jest ta postać, która... Ja poprosiłam, o to jest może ciekawa historia, że ja zadzwoniłam do Edyty i mówię, słuchaj, porozmawiaj z tymi koleżankami twoimi, którym się to przydarzyło. Potrzebuję prawdziwych, autentycznych po prostu relacji tych dziewczyn. I od razu właśnie podziwiam cię za to, że ty po prostu jeszcze tego samego dnia już Edyta już była u mnie. Nie, ja prowadziłam samochód, ja mówię, dobra, zatrzymam się na przystanku i na telefonie komórkowym scenę napisałam, od razu wysłałam Marysi. No. Tylko, że to, co ja wysłałam Marysi, te dialogi, które ta Rybka mówi, to są prawdziwe dialogi tych moich koleżanek, które to mówiły do mnie. Ja nie ukrywam, że korzystałam z SMS-ów, które one mi wysyłały. Poczekajcie, bo to jest bardzo teraz enigmatyczne wszystko to, co mówimy, bo my oglądałyśmy w trójkę i mamy tę przewagę. Twoich koleżanek, czyli kobiet, które padły wykorzystywane ofiarami, zostały wykorzystane przez piłkarzy. No tutaj jakby jest to wykorzystywanie, wiesz, na różnych poziomach. Tu chodzi nie tylko o dosłowne wykorzystanie, nie ale o mobbing, też... ale wykorzystywanie to jest seksualne. Ale też po prostu o to, że ujawnienie tych filmów z sieci, że to zostało nagrane, to jest pewną plagą teraz. Szantażowanie dziewczyn właśnie, wiesz, łatwo jest teraz kogoś sfilmować. Bardzo. Tak, czy zrobić komuś zdjęcie, jakie nie chce. Wiemy, że w szkołach to się ciągle dzieje, że dziewczyny są fotografowane wbrew ich woli i potem po prostu... Rówieśnicy wykorzystują stoją przeciwko nim. Tak, to jest przerażające. No i Sabina Karbala naprawdę fantastycznie zagrała tutaj taką postać. Bardzo monolog dziwny, nikt by tego po prostu w życiu nie wymyślił, monologu o kanapie, o białej kanapie. Ona proszę zwrócić uwagę na tą scenę, więcej nie powiem. Tak, ona właśnie, aktorka po tej scenie powiedziała, Edzia, ale skąd ty to wzięłaś, jakie to było trudne? Ja mówię, no... Tylko, że to była 100% autentyczna wypowiedź mojej koleżanki. Ona mówi, ja tak przeżywałam grając to. Ja mówię, nie wyobrażam sobie, co ta twoja koleżanka musiała czuć, będąc naprawdę na miejscu tej bohaterki. I Sabina, o czym się dowiedziałam później, również śpiewa i wydała płytę, więc również zamieściłam jej piosenkę w tym filmie. A do współpracy zaprosiłam wspaniałego polskiego producenta Sebastiana Skalskiego. To jest DJ Seb, z którym od 20 lat gram na scenie klubowej, ale też wydaliśmy kiedyś taką płytę z piosenkami Mieczysława Foga. Ona była też nominowana chyba do Fryderyka. I jakoś tak od lat się namawialiśmy, żeby coś zrobić. I tutaj ten Sebastian nam spadł naprawdę trochę jak z nieba. I tak się tutaj podjaraliśmy, brzydko mówiąc, żeśmy całą postanowili zrobić taką oryginalny soundtrack do tego filmu. Czyli nie tak jak teraz się głównie robi wszystkie soundtracki, że się po prostu kupuje piosenki gotowe i się tak, brzydko mówiąc, oprawia. Tylko rzeczywiście no prawie 90% to jest nowy soundtrack. Mi się udało nagrać 3 piosenki również specjalnie. Jednej się nie mogę doczekać. A jedna to jest to, co zawsze też marzyłam, żeby zrobić Like a Virgin Madonny w nowej wersji. Tak, to będzie petarda, naprawdę. Nowe spojrzenie na tematy, którymi żyje Polska. Słuchasz podcastu Wprost Przeciwnie.
Edyta, jeszcze wywołałaś jeden temat. Bardzo mnie to nurtuje od pewnego czasu, o takie sięganie po influencerów, bo wymieniłaś tutaj pana Stiflera. Aha, że zagrali w filmie. Dlaczego? Chodzi mi o to właśnie, dlaczego wy jako twórczynie zdecydowałyście się wyciągnąć z czeluści internetu człowieka, który swoją... A to był mój pomysł z Damianem. Właśnie, dobrze, absolutnie. Okay, bo ja tylko powiem, kim jest ten mężczyzna Stifler. To jest człowiek, który popularność zyskał występując w reality show Warsaw Shore bodajże. Mhm. No i będąc dość kontrowersyjną postacią się długością swojego penisa tak i jest. Na tym zbudował... I ilością dziewczyn, które miał w łóżku. Dokładnie. No i właśnie. To... Ja nie pasował do tej roli. Zastanawiam się, co... Chociaż naprawdę on nie gra siebie, bo on jest taki w sumie miły i biedny w tym najśmieszniejszy naszym... jest to... Ale Marysia, dlaczego ty sięgasz po takiego człowieka dlaczego? Z internetu? Właśnie dlatego, że ja kocham kamp po pierwsze, a my opowiadamy o tym kampie. Po drugie, powiedzmy sobie szczerze, największymi gwiazdami w dzisiejszych czasach są influencerzy. Ale no my artyści w tej chwili jesteśmy nikim w porównaniu z nimi. Ale to chodzi o to, że oni też mają trochę zapewniać wam zasięgi? Sorry, oczywiście, że też. Oczywiście, że nam też zależy. To jest współczesny rodzaj reklamy. Ci ludzie mają ogromne zasięgi i oczywiście nam zależy, żeby też trafić do tych widzów, które oni mają. Ale ja kocham kamp. Dla mnie to jest rodzaj kampu. Ten film jest kampowy z założenia. Mm. Zobacz, właśnie ja, właśnie jako artystka, nie znoszę tych podziałów takich, że my mówimy, o tutaj po prostu ja jestem poważną artystką, prawda, śpiewam jazz i robię nie poważne filmy. Nie zniżę się, tak. Nie zniżę się, prawda. Spójrzcie, my się tu spotykamy, no Edyta przecież, przepraszam, ale w Disco Polo telewizji występowała wiele lat. A ja jestem jazzową wokalistką i czy ja powiedziałam, sorry, ja nie będę z Edytą gadać, bo to jest Disco Polo. Bo ona jest jakimś Disco Polowcem. No sorry, no nie właśnie. I ja w ogóle ale mnie... dzięki temu mamy zasięgi, że ten film dociera do tego widza. Ale tu nie chodziło też tylko o zasięgi, bo po prostu to są autentyczne postacie. Za blisko do mikrofonu się zbliżam. Nie, to jakieś, przepraszam, znaki dostajemy z zeszywy, ale wszystko jest okej. Okay. Nie, chodzi, wiesz, że właśnie, że to są autentyczne gwiazdy dzisiejszych czasów. My robimy film o show biznesie, tak? Mm-hmm. To nie chodzi tylko o Damiana, bo Damiana faktycznie ja sama wyciągnęłam, bo go poznałam na Forcie Boyard i on mnie totalnie zafascynował jako postać. Bo on w ogóle nie jest taki na żywo w relacji takiej prywatnej. On jest wykreowany. On się wykreował, bardzo dobrze to prowadzi. Ale też inna rzecz, że on się zmienił, bo on był bardzo uzależniony od narkotyków. W tej chwili jest absolutnie czysty. Abstynentem. Totalnym. Jest abstynentem i jest no przeuroczym, w ogóle strasznie kochanym, słodkim chłopakiem. Mm. Ja jestem z nim w stałym kontakcie, bo on wierzy w numerologię, tak jak ja. A poza tym teraz powiedział, że na premierze Pokusy pierwszy raz pokaże publicznie swoją nową twarz, bo zoperował sobie nos, a po naszej premierze na następny dzień znów wraca do Turcji i będzie operował sobie żuchwę. Myślę, że ten człowiek mógłby być bohaterem wielu moich rozmów. Ale jeszcze taka ciekawostka z planu, bo on miał sceny erotyczne, w których oczywiście nie było dialogów i miał sceny z dialogami. I on powiedział, Edzia, w scenach erotycznych, kiedy nie musiałem mówić, czułem się jak ryba w wodzie, ale z dialogami to już ciężko. Nie, to było takie zabawne dla mnie. No tak, bo on, jak go poznałam, to pierwsze co mi powiedział, że on koniecznie chce być aktorem. I ja mu powiedziałam, że to jest bardzo trudne. Ale wiesz, pomyślałam, że dam mu szansę. Ale spełniłaś jego marzenie. Tak. Ale on jest nie tak mówię tylko o Damianie, bo jest jeszcze mnóstwo innych osób, o których warto wspomnieć. Ale chodzi mi o to, czy po prostu, czy konkluzja jest taka, nie obrażacie się na ten świat i nie udajecie, że go nie. W wielu rozmowach wybrzmiewa tych artystów przez wielkie A, wybrzmiewa, że... Pogarda. Tak. A jednak ja uważam, że ci ludzie coś osiągnęli, to znaczy sami zbudowali pewne swoje imperia. I wiesz, możemy się na to obrażać, możemy mówić, o Jezus, za moich czasów to tak nie było i tak dalej, ale ludzie sorry. Bez wykształcenia tak, aktorskiego, nie? Ale przepraszam, no w tej chwili ci ludzie są gwiazdami, tak samo jak te wszystkie dziewczyny, które u nas wystąpiły, tiktokerki i muszę powiedzieć, tiktokerki nie tylko, Ola Ciupa, która bardzo fajnie zagrała, Mirella Papiciak, wiesz, one tam może dużo nie mówią, ale miały bardzo konkretną, precyzyjne, bardzo precyzyjne sceny. Duży wkład jest. Gdzie musiały konkretnie stanąć, to wszystko trzeba powtórzyć, wiesz, nie było z nimi żadnego problemu, żadnych po prostu, naprawdę muszę przyznać, żadnego wydziwiania, żadnego gwiazdożenia. Nawet jak się ociągał plan zdjęciowy i naprawdę to był męczący, trudny, długi dzień i jeszcze dzień prasowy. Ja jeszcze pamiętam, że prosiłam, żeby dziewczyny zostały dłużej do sceny, której miało ich nie być. Ani słowa, ani że coś słowa. Jest nie tak. I dziewczyny naprawdę fantastycznie. Profesjonalnie i myślę, że to do właśnie tego podeszły. Działa to, że to są dziewczyny influencerki, które grają te dziewczyny i one tworzą pewną grupę, że te dziewczyny
cokolwiek one przekazują na swoich tych, czy są feministkami, czy nie są, też nie oceniajmy, bo jeżeli ktoś chce być seksowny i jakby posługiwać się jakby swoim ciałem w tym życiu instagramowym, hello, no właśnie moim zdaniem patriarchalne jest ocenianie tego i mówienie, że nie jesteś feministką, no bo masz za duży dekolt, no hello, to jest jakiś absurd. To, że one chciały zagrać, wiem, że dla nich było bardzo ważne, ta scena, one doskonale wiedziały, w czym grają, w czym biorą udział, jak ważne są te sceny. A to też nie była łatwa decyzja dla nich, dlatego że, no nie oszukujmy się, to jest jednak cały czas erotyk i no ciągnie się za nami taka łatka, że to nie jest takie fajne, prawda? No ale to, bo to w takim kraju żyjemy. Okay. Niestety, no to dobra, próbujemy to zmieniać. No właśnie, i też chciałam pokazać, że właśnie ja staram się zawsze, nie wiem, ja jestem takim człowiekiem pogranicza, wiesz. Trochę muzyk, trochę reżyser, zawsze pomiędzy granicami, zawsze gdzieś pomiędzy ludźmi. I właśnie chcę pokazywać, że właśnie można te granice przekraczać, no i jakby robić też sztukę, bo dla mnie to jest cały czas sztuka, czy będzie w tym Damian Stifler, czy nie. Rozumiesz, to jest też wykorzystanie pewne, my rozmawiamy o współczesnej popkulturze, a ona tak wygląda. Hello. I wiesz, nie obrażajmy się na to, to jest część tego, my o tym świecie opowiadamy, to jest też ta pokusa, to jest jedna z tych pokus, którym ulega nasza bohaterka. Tak. Znaczy ona chce bardzo poważnie coś robić, ale tak czy siak na początku jakby jest w tym całym właśnie w tym blichtrze i tak dalej. No później też no, pokazujemy, że ona się wybija, że już ją stać na ten własny samochód żółty na końcu, dlatego że zrobiła też coś poważniejszego i tak dalej, ale mimo wszystko wiesz, też mi zależy, żeby właśnie te dziewczyny influencerki przekazywały tą wiadomość dalej swoim, że nie tylko szminka, nie tylko buty, nie tylko fryzura dzisiaj, ale mamy coś więcej wam do powiedzenia, bo to jest ogromny rynek, do którego one mają dostęp i do młodych dziewczyn, które są wpatrzone w nie. I no, przykro mi to mówić, ale rzadko która aktorka dzisiaj ma takie zasięgi i taką możliwość dotarcia właśnie do tych ludzi, do których my chcemy dotrzeć, bo ja tak jak śpiewam w swojej piosence za nim, nie trzeba przekonywać przekonanych, trzeba się dogadać z tymi za ściany. Dokładnie. Jesteśmy podzielonym narodem. Ale wiesz, czasami nawet artyści nie chcą przychodzić do dziennikarzy, bo ci reprezentują jakieś tam medium, teoretycznie nie z tej ich bańki i właśnie ja wtedy używam tego samego argumentu, że to nie sztuka jest przekonywać przekonanych. No właśnie. Posłuchajmy swoich argumentów, tak? Zmierzmy się z tym tematem, więc uważam, że to wychodzenie z tych baniek nam się wszystkim bardzo przyda. Dla mnie to jest zawsze ciekawe. Oczywiście łatwo jest zrobić film z ludźmi, którzy wszyscy myślą tak jak ty i poklepują cię po plecach, mówią świetnie, świetnie, super, super, wiesz, rób tak dalej. O wiele ciekawiej jest się zetrzeć z różnymi punktami widzenia, wiesz, i jakby spróbować znaleźć wspólny środek i rzeczywiście żyjemy w świecie tych baniek, który nas trochę oszukuje i niestety bardzo nas dzieli. My zapomnieliśmy. Kiedyś nikt się nie bał dyskutować z kimś, kto ma inne poglądy niż ty. A teraz tak nie jest. No. Teraz wszyscy siedzą albo się obrzucają kalumniami, ale to jest bezpieczne na piśmie. Spotkajmy się, pogadajmy, to jest inna zupełnie sprawa. Więc tu chcę jeszcze wymienić osobę, bo Klaudia Eldursi też, która też powiem się troszkę gra samą siebie, ale to był też mój pomysł, żeby ją właśnie zaprosić tutaj do tej roli. Gwiazda TVN-u, tak w skrócie. Tak, no modelka. Też ma żon, zawsze powiedziała mi, że marzyła, żeby być aktorką. Też sobie uważam, bardzo ładnie poradziła, kamera ją kocha, ale ona dodaje też jakby ten blichtr właśnie, o który nam chodziło, prawda? O i ten autentyczny blichtr. Później jeszcze mamy Edzia. Edzia, który jest Mamy Wienia. No, tak. No ale Wienio akurat już teraz jest aktorem i świetnie się wcielił w rolę. No, on doskonale wie, jak wyglądają tacy lewi promotorzy hip-hopu w tym kraju i tak dalej. Takiego zagrał właśnie. I on sam wymyślił, ogolił się na łyso, mówił, że skóra, fura i komura i tak dalej. Jak przyszedł na pan, ja go autentycznie go nie poznałam w tych okularach dużych. Ja mówię, przepraszam, kto to jest w ogóle? W jakiej pan jest sprawie? A Wieniu mówi, Maria, to ja. To jak to? No, Wieniu, no ale też mamy Edzia, który też gra samego siebie. To raper, tiktoker. Raper, tiktoker, ale też twórca, jeden z głównych twórców polskiej sceny tych bitew raperskich. I rzeczywiście chciałam powiedzieć, że to wszystko, co widzicie, jest autentyczne. Ta bitwa odbyła się naprawdę. On faktycznie improwizował cały czas. To nie było wyreżyserowane, to nie było napisane w scenariuszu. Nie było tego scenariuszu. To było naturalne, tak jak teraz. Cała ta scena była napisana tak. Się spotykają w klubie i
scenie i... Bitwa na rapę. Tak, i artysta, który tam występuje, wzywa po prostu Sarę na bitwę. Mhm. I tyle było napisane w scenariuszu. To wszystko się wydarzyło. Tak. Po też zobaczycie państwo. Tak, to wszystko zrobiliśmy jakby na żywo, na prawdziwym żywiole i to wszystko weszło, co jest bardzo zabawne. Słuchajcie, moje dzieci, które absolutnie to nie jest film dla nich, ale one no, tam czasami coś oczkiem widziały. Mój Dadziu też. I mówię, lubię to. Widziały akurat scenę z Edziem i po prostu moje były tak, mamo, ty znasz Edzia. Tam tyle gwiazd jest w tym filmie, ale dla nich po prostu Edzio był największą gwiazdą i teraz wciąż mi marudzą, że muszę, mam go zaprosić do domu na obiad. Ja jeszcze chciałam podkreślić ważną rzecz, bo ty tak zareagowałeś, że erotyk i mój Tadzio obejrzał. Wiadomo, to jest erotyk, ale to, nie, to jest Tadzio film... Tadzio ma 4 lata, to ja dodam. Tak, ale to jest film z historią, przeplatany erotyką. Tej erotyki nie ma tam, że to się wylewa bokami. No nie, no, ale są, pozorom, wiesz, są takie mało. Sceny, że to... No to tych scen moje dziecko sceny. Nie widziało. No dobra, okej, okay, to no nie ma dużo tej erotyki, nie. Naprawdę, troszkę. No dobrze. Zatająco jest, no. Dobrze. Ale to nie jest erotyk jak u Blanki, że tam w drugiej części masz tylko i Blankę wyłącznie... A Blankę zaprosicie na premierę? No ja ją zaprosiłam, ale nie wiem, czy ona będzie w kraju. Mhm. Bo każdy też mówi, o, Blanka i folwarska rywalizacja. Ja się poznałam z Blanką. Dlaczego rywalizacja? Byłam z nią na obiedzie. Jedzie. I ja nawet się jej spytałam, czy ona nie ma nic przeciwko, że oni tak piszą. Mówię, bo ja nie chcę się wybijać na twoich plecach. Mówię, to nie o to mi tu chodzi. Ona mówi, nie, luz. Jeszcze dała mi kilka case'ów, mówię, które mogę użyć w moim filmie, więc to było też z jej strony bardzo takie miłe. Okej. Okay. Czyli nie ma żadnego... Nie ma żadnej rywalizacji. Dobra. Nie. Zaproszona okay. jest, tak. Mhm. No to... Ale czy przyjdzie? Musi. To poszło w eter, to już teraz musicie wysłać to zaproszenie papierowe, nie ma wyboru. Dobra, to mam jeszcze dwa pytania, znaczy dla każdej z pań po jednym pytaniu, gdyż Edyta wczoraj na swoim Instagramie, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy między innymi, ogłosiła, że będziecie dzisiaj w podcaście i zaczęłam dostawać, co wcześniej się nie zdarzało, bo być może nie miewam tu aż tak popularnych gości, pytania na tak zwanym privie. A nie, ja kocham pytania. O nie, dobra, ale to są po jednym pytaniu, tak naprawdę są dwa pytania. No. Do Marii pytanie jest jedno... Już myślałam, że ja pierwsza, bo się wystraszyłam takie spojrzenie. No, co? Nie wiem, ja się boję pytań od ludzi. Do Edyty było pytanie, o, dlaczego jesteś singielką, a no, do Marii... też chciałam znać odpowiedź na pytanie. Ja też tego nie mogę skumać. Ja wam odpowiem. Edyta wybiera złych facetów, no ale może wreszcie... Nie, ja opowiem historię. Jak zaczęłyśmy kręcić film, to spotykałam się z pewnym panem i jak w połowie już kręcenia filmu powiedziałam, taka zdołowana, przychodzę na plan, mówię, Marysia, rozstałam się z nim, a Marysia mówi tak, pierwszego dnia, kiedy go poznałam, marzyłam o tym, żebyś go rzuciła. To jest całym szacunkiem do niego, bo jest do jego nie mam, ale uważam, że po prostu nie pasowałeś się do ciebie. No dobra, czyli tak. Teraz też tak uważam, ale no. Dlaczego jestem singielką? Nie wiem, ale panowie, możecie pisać. No i... Czy nie żartuję. Czyli rozumiem, że chcesz zmienić ten stan. No wiadomo, dla mnie najważniejsza w życiu jest miłość. Ja mam tą miłość od mojego syna i od moich rodziców, wiadomo, Tadeusz będzie dla mnie najważniejszym mężczyzną w życiu, ale ja marzę o takiej miłości, takiej, którą ma tak naprawdę Marysia. Ja to wielokrotnie mówiłam i Marysi i Adrianowi, że ja bym chciała takiego partnera, takiej relacji, jaką oni mają, bo oni są dla siebie wszystkim i wsparciem. On cię tak wspiera i tak kocha, że ja marzę o takim partnerze, który nie będzie mi zazdrościł, który nie będzie ciągnął mnie w dół, a wręcz przeciwnie, będzie mi jeszcze pomagał, żebym ja mogła wspiąć się do góry. I Marysia, gdyby nie... 15 lat ciężkiej pracy. Tak, gdyby nie Adrian, to też by miała trudno, bo tu w grę wchodzą jeszcze dzieci. Oni mają dwójkę, ja mam jedno, no nie, jeszcze sama je wychowuję. Ale to jest, ta miłość jest tak piękna i tak dojrzała, że ja marzę o takiej relacji. I co najciekawsze, taki coaching, byliśmy, Maria byliśmy w Cannes i był taki dzień zdjęciowy, że musiała być ograniczona liczba osób. No to my z Adrianem wykorzystaliśmy ten czas i tak, basen, zwiedzanie, Marysia tutaj hardworking, a wy balet. Tak, a no nie, balet i ja mówię, czas. Jezu, mówię, Marysia nie jest zazdrosna, o to zobacz, takie piękne kobiety, jak Claudel Dursi w kostiumach kąpielowych. O, on mówi, nie, no co ty, mamy takie zaufanie do siebie, że luz. Ja wie, ty Marysia, nie jesteś o niego zazdrosna? Nie jest. Jestem przeciwnikiem zazdrości. I tu jest właśnie, tu jest to takie zaufanie, ja sobie dam rękę uciąć za Marysię, mimo że no nie jestem waszym materacem, że on jej nigdy nie zdradzi. I to jest piękne. I ja takiej relacji chcę, bo tu jest wszystko takie, nie wiem jak to nazwać. Ale no wiesz, ale to jest ciężka tak, praca. Tak, jakie powinno być. 15 lat w związku, to wiadomo, to jest ciężka praca. Ale polecam ci młodszych facetów. On jest 9 no lat młodszy. No właśnie chyba teraz też. No to około 30 panowie. Dobrze. Do 40. Ach, to się posypią chyba te. Tak, właśnie, żadnych ofert. Chyba się zaloguje na aplikacji rynkowej.
Ale najpierw musicie do mnie, jak przejdzie to, przez... Tak, to casting, słuchaj, casting. Ty masz prawo w castingach. Robimy casting, dobra. No, to mogłoby to być fajne przedsięwzięcie medialne, co? Ciekawe, wiecie, że co? Nie, ciekawe, że ktoś by przyszedł. Chociaż Doda ostatnio, słuchajcie, szukała miłości, to chyba tak sobie wyszło. Ale źle jej dobierali tych partnerów, też bym żadnego nie wybrała. Ale wiem, że Doda bardzo wierzyła, że podzwoniła do mnie tuż przed programem, mówi, słuchaj, mam nadzieję, że ja taka jestem pełna nadziei, że coś tam się wydarzy. Ale nie udało się chyba, nie? W programie nie, ale w trakcie kręcenia poznała obecnego partnera, no, którego jej zazdroszczę, bo jest tak przystojny i tak fajny. I wiem ze słyszenia, dobra, że... Dobra, teraz te pudelki wszystkie będą mieć używanie, wiesz? Podcast podeślę, bo to i parę cytatów pięknych, że zazdrościsz docie przystojnego partnera. No, ale ja, w pozytywnym sensie. Ona wie, bo mamy wspólnego przyjaciela Adriana i ja, tak, ona jest takim naszym komunikatorem. Znaczy Adrian, ja tam mówię, przekaż Dodzie, że wyglądała super, przekaż Dodzie, że coś tam. No. Czyli w ogóle nie ma takiego jakiejś rywalizacji z innymi paniami reprezentantkami showbizu. Czyli to nie, są to jest, bajki to jest jakieś. To, co mówi Marysia, no właśnie, to jest to. Jest to, co wciąż wszyscy ze zdumieniem się mnie pytają, że jak ty się zaprzyjaźniłaś, zobacz tam się w ogóle, jesteście tak różne, no bo życie dla mojego środowiska, no to jest w ogóle nie do pomyślenia i w ogóle, że ja chciałam robić film z Dodą i tak dalej. A dla mnie to właśnie było super. I my się wiele od siebie nauczyłyśmy właśnie. Jesteśmy kompletnie różne, a jednak potrafiłyśmy się dogadać ponad podziałami i o to chodzi. No. Ale ja też ci zazdroszczę współpracy z Dodą, bo ona jest bardzo inteligentna, ona wie, czego chce. No, charyzmatyczna, ona ma oko, postać, naprawdę. I ona po prostu, ona ma całą wizję wszystkiego i ona będzie tak jak te jej występy. To jest wszystko dokładnie zaplanowane. Tak, łącznie ze stylizacją. Okej, dobra, to teraz było wesoło, a pytanie do Marii od internautki było trochę mniej optymistyczne. Dlaczego, bo chyba napisałaś na Instagramie, że miniony rok był dla ciebie trudnym rokiem. Dlaczego? No, są rzeczy, o których nie mogę mówić publicznie z różnych powodów, ale myślę, że kto ma wiedzieć, to wie, o co chodzi. Wiesz co, Maria, to ja zadam to pytanie, bo jestem dziennikarką i też pracuję w takim tytule, że wiesz, my podejmujemy różne trudne... Ale ja ci tak nie odpowiem, okay, bo nie mogę. Bo ty kilka lat temu powiedziałaś już w rozmowie z Wprost, że nie jesteś gotowa jeszcze na rozmowę. Nie, jak przyjdzie czas, to planuję, będę pisała książkę na wiosnę. Okay. A kto ci opisze? Jakąś, co, chcesz powiedzieć, że jesteś ghostwriterką? No, Marii Sadowskiej? Nie, myślę, że to temat jest chyba zbyt poważny, żeby oddać taką książkę. To nawet co zaczynać, ale obiecuję, że się wypowiem. Na razie wypowiadam się poprzez swoje filmy w tej sprawie i myślę, że film Pokusa też wiesz, jest, dla mnie jest bardzo, wypowiedzią dobrze, na ten temat. Dla mnie to jest bardzo ważny głos, bo zanim przyszłaś tutaj do studia, ja tak sobie pomyślałam, wiesz, czy ty dobierasz też tę tematykę trochę specjalnie właśnie, żeby to był taki twój statement w jakimś sensie. Znaczy, czy dobieram specjalnie, wiesz, to bez względu na to, co by się działo w moim życiu, ta tematyka byłaby pewnie taka sama, wiesz, dalej. Więc, no cóż, no, mogę wam tylko powiedzieć, że no, wiem, jak to sobie państwo wyobrażacie, że my tutaj, prawda, establishment i żyjemy w różowej bajce. No tak nie jest. No, miałam bardzo ciężki czas i psychicznie i tutaj też Edyta mnie wspierała pod koniec roku bardzo. I dziękuję wszystkim przyjaciołom i wszyscy, którzy mnie wspierali po prostu. No. I nie chcę dalej o tym gadać, bo zaraz się rozpłaczę, a nie po to tutaj dzisiaj przyszłam. Dobra. Ktoś mi kiedyś powiedział, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów jest po prostu zmierzenie się z nimi. Ale to wszystko wymaga czasu. Tak mi się wiecie, wydaje. To łatwo bo powiedzieć, to, kiedy ja nie jest się w tym konkretnym kiedy nie jest wódza, się osobą wiesz, publiczną, też słuchacie, pamiętajcie, bo to wszystko inaczej wygląda, kiedy wszyscy od ciebie wymagają po prostu i depresja jest taka, żebyś... tego wykładania się ciągle ze wszystkim na stół publiczny. A ja po to jestem artystką, żeby o tym mówić poprzez swoją sztukę. Ten film jest komentarzem też bardzo i myślę, że właśnie to, co mówimy tam, szczególnie w drugiej połowie tego filmu, jest moją wypowiedzią na ten temat. Okej, to obejrzyjcie państwo. Jestem też ciekawa wrażeń i opinii, recenzji, które się pewnie będą już za kilka dni pojawiać po premierze. A mam nadzieję, że z tej naszej rozmowy, która momentami była bardzo rozrywkowa, też kilka ważnych kwestii wybrzmiało i tego sobie i wam życzę. Pięknie dziękuję za rozmowę. Maria Sadowska, Edyta Folwarska, reżyserka i scenarzystka filmu Pokusa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I zapraszamy do kin. No właśnie, kochani. Ulegnijcie pokusie. Tak jest, przechodźcie do kin. I wspierajcie polskich artystów i artystki. Tak. I wspierajcie też polskie podcasty. Ja zachęcam do słuchania Wprost Przeciwnie. I Girl Power. Dokładnie. Premiera w sobotę o godzinie 9 na wprost.pl, a po 24 godzinach odcinek jest udostępniany już w serwisach streamingowych, między innymi na przykład na Spotify. Także słuchajcie. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.
To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.